Nie ma rodzeństwa bez siniaków, bójek i awantur. Jeżeli ktoś z was nie miał konfliktu z bratem albo z siostrą, to prawdopodobnie to nie jest wasze rodzeństwo. A kto z was był tym najmłodszym w rodzinie, tym oczkiem w głowie, tym najkochańszym pupilkiem? Tu, tam. Nienawidzę was, bo ja byłem tym starszy, który musiał się o was troszczyć, pilnować was i tym, na którego zawsze kapowaliście. Największe kłamstwo rodziców? Każde dziecko kochamy tak samo. Rodzice myślą, że z dziećmi to jest jak z naleśnikami. Ten pierwszy nie musi się udać. Tylko takie ledwo rozrobione ciasto, na zimny olej, na zimną patelnię, takie... Pff. Nie obracaj na drugą stronę, najwyżej będzie na krokiety. Ja mam 4 lata młodszego brata. Ja zawsze byłem Marcin, a on Mareczek, Maruś, Marunia. Jak on coś spieprzył, to zawsze to była moja wina, bo widocznie Marcin dał mu taki przykład. On złamał nogę, moja wina, bo to Marcin go nie przypilnował. On nic nie musiał robić, zawsze robił wszystko na odpierdziel, bo rodzice i tak zawsze po nim poprawiali. Dlaczego? Bo to Maruś. A mój młodszy brat doszedł do perfekcji. Jest awantura, wpadają rodzice, a on w jednym momencie potrafił się rozpłakać. Marcin mnie bije! A dla rodziców winny jest ten, który nie płacze. Ten nie płacze, ten płacze, a więc ten jest winny. Co z tego, że kurwa spałem? A nawet jak udowodniłeś swoją rację, to ci powiedzą: jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. To nie zawsze działało. Wróciłem pijany do domu, ojciec mnie przyłapał. Marcin, piłeś? Nie piłem, tato. Marcin, piłeś? Jesteś pijany? Tato. Nie piłem, tato. Jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. Ten starszy jest zawsze taką osobą, która przeciera szlaki. Ja do 18 musiałem być punkt 22 w domu, a mój brat młodszy, on miał 15 lat. Mamo, tato, jadę z kolegami pod namioty. Maruś, 200 zł leży na szafce, plecak spakowany. Jakby ci się przypomniało, to zadzwoń do matki, że żyjesz. Myślę, co tu się odpierdala. Idę do mamy, mówię: mamo, on ma 15 lat. A, faktycznie, zapomniałam. Maruś, idź do ojca, da ci prezerwatywy. Mamo, ja też mam wieczorem imprezę. Nie, 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 Marcin. Ty jesteś starszy, mądrzejszy. Ty musisz zdążyć. Plus bycia starszym rodzeństwem, zawsze jesteś wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o stylówkę. Chodź tu, gówniarzu, widzisz tą bluzę, widzisz te buty? Jak ta bluza będzie rozciągnięta, a te buty będą tak dziurawe, że będzie widać dużego całego palca, to wtedy będą twoje. Ale i tak najgorsze jest być tym średni w rodzeństwie, bo wtedy się życie z tobą nie pieści. Jesteś pomiędzy młotem a kowadłem. Musisz w ciuchach chodzić po tym starszym, a zabawkę oddać temu najmłodszemu. Ten najstarszy przecież nie będzie bił się z tym najmłodszym, bo to nie ma frajdy z tego, a ten najmłodszy przecież nie będzie bił się z tym najstarszym, bo nie ma szans. Także jak jesteś średni, to masz całe życie w pierdol. Ten średni w rodzinie, on jest niezauważalny. On jest, ale mogłoby go nie być. Bez niego rodzina dalej będzie rodziną. Rodzice dopiero po 10 dniach zgłaszają zaginięcie tego średniego. Wzrost średni, oczy średnie, wykształcenie średnie. Imię? Ktoś pamięta, jak miał na imię? Ale ja też wiem, że są na sali osoby, które i tak nic z tego nie rozumieją, z tego, co mówiłem przez ostatnie 5 minut, bo oczywiście lepiej jest być samolubnym skurwielem. Wiecie, o kim mówię? O jedynakach. Wiecie, jaki jest największy problem z jedynakami? Oni nawet nie wiedzą, że są zjebani, bo im rodzeństwo tego nie powiedziało.